Cześć, siema ludziska, z tej strony Artas i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Twierdza. No, w tym odcinku będzie naprawdę trudno. Misja 15, uciążliwa misja dla każdego gracza w Twierdze. Ten, kto grał po raz pierwszy w Twierdze, na pewno miał wiele problemów z tą misją, bo to jest najtrudniejsza misja w całej grze, tak można by powiedzieć. Tak szczerze wam powiem, że to jest najtrudniejsza misja w całej grze. No, nie wiem jak mi pójdzie, ja już to parę razy przechodziłem, już to dawno temu, już parę lat temu to przechodziłem, dwa lata temu, ostatni raz grałem w Twierdzę, tak bez kodów, tak żeby bez kodów przejść, no i ciężko mi było, ale mam pewną taktykę, ja zawsze ją wykorzystuję w tej misji i może się uda, no zobaczymy. Rozpoczynamy misję 15, wytyczając nowy szlak. Wilk wciąż podąża twoim śladem. Natomiast twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziem wieprza. Ponieważ wieprz ze swą armią przebywał z dala od macierzystego zamku, uznałeś, że lepiej opanować jego warownię niż stawać twarzą w twarz z siłami wilka. Przedrzyj się przez ojczyste hrabstwo wieprza i ukryj się na bagnach leżących za nim. Będziesz musiał uderzyć szybko i bezwzględnie, zanim wieprz ze swymi głównymi siłami powróci na ratunek. Taranem rozbij bramę zamczyska wieprza w drzazgi, rozpędź na cztery wiatry garnizon i skryj się pośród bagien. No i tak, to jest ta misja, w której muszę zmienić poziom trudności na łatwy, bo nie dam rady na trudnym poziomie, bo nigdy nie grałem, więc zmieniam na łatwy, a w let's playu raczej nie będę grał na trudnym poziomie, gdy wiem, że nie przejdę danej misji na tym poziomie, dlatego żeby się nie męczyć, dam na łatwy, to jest let's play, dlatego nie będę się tutaj popisywał moimi umiejętnościami, żebyście się nie nudzili i nie patrzyli jak fejle, jak robię wszystko, by przejść i mi się to nie udaje oczywiście, te fejle będą okropne w tej misji. Dobra. Tak, musimy przejrzeć się przez hrabstwo wieprza i ukryć się na bagnach. No, będzie ciężko, bo ten zamek jest naprawdę ciężki do przejęcia. Musimy wyeliminować wszystkich wrogów i jeżeli wieprz przybędzie, jeżeli zapełni się ten pasek cały, to przegrywamy automatycznie, jest klęska. I jeżeli wszystkie nasze wojska zostaną wyeliminowane, też jest klęska, więc no, jest to ciężka misja, naprawdę. Czas tutaj gra ogromną rolę. Więc trzeba szybciutko. Dobra, porady. Najpierw strategia. Skorzystaj z umiejętności kopaczy i siły taranów, aby przedrzeć się przez mury zamkowe. Jeśli już wedrzesz się do zamku, jak najszybciej opanuj baszty. No, to jest naprawdę dobra strategia. Jeżeli wedrzemy się do zamku, musimy natychmiastowo opanować baszty, ponieważ jeżeli nie opanujemy tych baszcz, to kusznicy i łucznicy na szybko, w trybie natychmiastowym po prostu naszych pałkarzy wyeliminują. Porady. Chodniki minowe mogą osiągnąć dość sporą, ale ograniczoną długość. Jeżeli wejście do chodnika minowego zostanie umieszczone zbyt blisko murów obleganego zamku, będzie stanowić łatwy cel dla strzał i bełtów przeciwnika. Chodniki minowe. No i wykorzystywaliśmy to w misji 13 bodajże. W tej misji, gdzie musieliśmy zebrać okup, gdzie cudem przeszliśmy tą misję, no ale cóż. Dobra, mamy taran. Taran to jest taki pojazd, który jest umieszczona belka wielka i czterech inżynierów. I taran ma za zadanie zniszczyć bramy, rozbijając bramy naszego wroga i umożliwia nam przedostanie się na mury. Znaczy, gdy przebijemy się przez bramę, oczywiście lecą nasi żołnierze i przejmują zamek. Ale nie tylko mogą niszczyć bramy, mogą też niszczyć wieże i mury. No, jest to przydatne, jest naprawdę, taran ma wielką siłę, ale ja tam wolę jednak korzystać z katapult. No, w tej misji chyba raczej nie będziemy mieli katapult. Dobra, ja sobie zmniejszę od razu na 10. I tak, od razu wam mówię strategię moją. Ja sobie to podgłośnię troszeczkę. Dobra. I tak, moja strategia polega na tym, by to wszystko przenieść gdzieś w tym miejscu i zaatakujemy ten mur.
najpierw zakopiemy tą fosę. Wiem, że to jest dziwne, bo tutaj jest największa fosa, ale tutaj jest i mur gruby, ale najmniej chronione jest tutaj, bo jeżeli przebijemy się tutaj, no to tak, czeka na starcie z tymi wojskami. Później będziemy musieli się jeszcze przez to przebijać, przez dwie bramy, żeby móc opanować resztę baszt. Dlatego ja przejmuję, najpierw kopię tutaj fosę, przebijam się w tym punkcie taranem, przejmuję wszystkie baszty w tym zamku, w tym terenie i później przebijam się tu albo tu taranem, jak mi zostanie ten taran, bo mam tylko jeden, jeżeli nie zostanie zniszczony, bądź jakimiś żołnierzami tutaj niszczę ten kawałek muru, no i przejmujemy resztę zamku, czyli po prostu wybijając żołnierzy. No mam nadzieję, że się to uda, bo to jest naprawdę ciężka misja. Mamy do dyspozycji taką ilość garnizonu. Oczywiście przemieszczamy się w trybie natychmiastowym w to miejsce. Mam nadzieję, że nikt tutaj nas nie będzie atakował. Dobra, szybko, nie ma czasu. Tutaj sobie przyspieszę, pozwolę sobie przyspieszyć. Oj, 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 kusznicy. Kluczową rolę odegrają oczywiście nasze stałe jednostki, czyli włócznicy. Włócznie tutaj siła napędowa naszych wojsk, bo to będzie taka siła robocza, no tania siła robocza, taki mudżyn. No, mudżyn. Tutaj nie jestem rasistą, ale spoko. No dobra. Będą takimi tanimi siłami roboczymi, ponieważ będziemy zakopywać tą fosę tymi włóczniami. Nie myślisz, że jestem uprzedzony, coś takiego, bo ja tam nie jestem jakimś rasistą, biały, czarny, mnie to tam nie obchodzi, ale po prostu tak się mówi. Dobra, czyli tak, bierzemy włócznie, no, grupa, dwa, aha, grupa. Ciak, ciak, zapomniałem jeszcze o tym. Wyruszamy! Dokąd możesz nas? Zrobiłem grupę? Z jednostką? Grupa? Nie. Dajcie mi... nie w tą stronę, tak. Dokąd ciach. Grupa 3. Stop. Z. Ognia! Dobra, dajcie 45. Musimy się pozbyć tych wszystkich pałkarzy. Już tam zmierzamy. No. Strzały go. Rozbić go. O, nie chciałbym być na jego miejscu teraz. Dobra, jeszcze jacyś tutaj pałkarze będą szli na nas? Chyba raczej nie. Tak, nie ma już chyba żadnych pałkarzy. Spoko. Dlatego teraz wypuszczamy nasze psy. O, więc tylko, co mamy zrobić? Na początek wykopajcie tutaj. Nasza grupa 3 idzie tu, mam nadzieję, że dam radę, bo nie chcę tego powtarzać. Już tam zmierzamy. Dobra, no kopacze, co kopacze? Też lećcie co. Nie, nie możecie. Szkoda. Mamy strasznie mało pałkarzy. 65 na takie wojska, no to jest mała liczba, ale ogień zaporowy dzięki łucznikom. Strzelać wszyscy, halo. Co, mam specjalne zaproszenie wam wysłać? Szybko. No. Kopacz. Aha. Róbcie coś takiego. O wiele szybciej kopią włócznie nasze. W tym miejscu niech kopią cały czas w tym miejscu. To bardziej efektywna praca kopaczy. Naszej kochanej. No już prawie dochodzimy. No nie, tu mi kopać. W tym miejscu. Dobra, już tutaj podstawiamy taran. No jeszcze chwila, jeszcze chwila. Zmoczę sobie ubrania, moje buty przemakają. Dokąd idziemy? Gdzie jest moja łopata? Wystarczy już? Ta głębokość? Dokąd tym razem? Dobra, grupa 3. Powiedz tylko, co mamy zrobić? Stop. Taran gotowy. Taran. Gdzie? Tu. Zaraz to rozwali. Możesz na nas. Rozwalać mi tu. Taran gotowa. Już szybciej, człowieku. Czego ci trzeba? Grupa 1.
Dokąd cię brał? Sam ze mną. Dokąd cię brał? Powiedz. Pomożemy tu trochę taranowi. Dokąd cię brał? Sam ze mną. Dokąd cię brał? Powiedz tylko, co mam zrobić. Możesz namastać. Dokąd cię brał? Dobra, wycofać. Taran gotowy. Taran już powinien sobie dać radę. No, atakuj. Zaraz to rozwalę. Co ty atakujesz tu? Co już? Taran uruchomiony. Patrzcie. Taran uruchomiony. Zaraz to rozwalę. Nie no, jak mi tego nie rozwali ten taran, to się chyba zabije. Co ty rozwalasz? Zadasz tu. Dobra, jest. Dobra, taran może zostać zniszczony. I całe nasze armie oprócz tego i tego lecą na baszty. Przejmujemy baszty. Może najpierw tą basztę by się przydało przejąć. Albo nie, tą ostatnią. Dobra, czyli lecimy tak, tu. I tu polecimy szybko, może się uda. Dobra, szybciej, wy jesteście szybsi niż oni. Zawsze gotowi. Dlaczego? Cierpię na klaustrofę. A wy lećcie tutaj. Ach, to tylko życie. Szybciej. Co? Dobra, czyli tu najpierw. Czego ci a wy tu. Potrzebujesz trochę prawdziwej szaczewki? Tak jest. My są pałka. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej szaczewki? Dobra, lecimy basztami. Proszę. Może się uda, może się uda. Fajnie by było. Ja jestem teraz strasznie mocno skupiony, bo nie chcę tej misji powtarzać. Dlatego naprawdę. Lecimy szybko, 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 szybko. Dobra. Teraz ta baszta i później przejmiemy to i zamek. I później polecimy najwyżej na te baszty. Dobra, jeszcze tylko tu 50 pałkarzy, no powinno wystarczyć. Dobra, czyli lecimy teraz tu, a wy ta garstka tu. No pikinierzy, ja o nich więcej powiem za dwa odcinki prawdopodobnie. Jeju, aż normalnie mi się zimno trochę zrobiło. No i teraz jest problem, bo muszę tutaj zniszczyć to. Bo tędy się nie przebije, a tu zostało parę jeszcze kuszników, więc robię coś takiego. Ja tu zostaję, biorę tych pięciu, nie, może tych, co mają najwięcej życia. Dobra, tych pięciu i oni będą się tu powoli przebijać. O właśnie, niech się tu przebijają powoli. Nie wiem, czy mur ma więcej wytrzymałości, czy to... Jejku, debile, zapomniałem. Ja jestem debilem, ale dobra. Dobra, sześciu niech teraz już tutaj atakuje. Jeżeli ustawią się pod murem, to nie powinni ich atakować. Tu. Ruchy. Czołki. No, atakować. Dobra, teraz ja se... Ile mam czasu? Dobra, powinniśmy dać radę. Ja sobie tutaj teraz przyspieszę. A ty co? Pomóż mu. Jejku, mam nadzieję, że zdążę. Zrobię coś takiego i sprawdzę. No dobra, już się powoli przebijają. Czas. Dobra, już powoli, już. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dobra, przebijają się. Przebić się. Ruszę. Co?
Kurde. Dobra, lecieć. Zniszczyć go. Zniszczyć ich. 16 pałkarzy, ja. Czego ci trzeba? To jest tak niewiele. Ruszać. Dobra, może się uda. Udało się. Tak. Wszystko? No co jest? Tu jest jeszcze jeden, no nie. Czemu on mi tak daleko uciekł? Tak, sir. Mamy iść aż tak daleko? Szybciej! Ile czasu? Malutko. To będzie krótki odcinek. No 15 minut. Może więcej troszeczkę. Ale... ja... szybko, szybko. Dobra, daliśmy radę. Koniec. Próg został wiadomość. Zawierasz ze mną. Zapłacisz za to. Zapłacisz. Dobra, na bagna się nie musimy ukrywać. Automatycznie misja została zakończona. Teraz będzie najlepszy tekst w całej grze. Najlepsza scenka teraz będzie. To jest naprawdę super. No i oczywiście fajna tapetka. No wynik nie zaskakuje, ale wynik nie jest najważniejszy. Najważniejsze, że przeszliśmy tą misję. 15 misja za nami. Najtrudniejsza misja za nami. A więc kontynuujemy. I teraz najlepsza scenka. Rozbili mój dom. Będę na nich polował jak na psy. Oni długo będą potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwieszam ich na drzewach. Potem będę przypalał im stopy. W końcu połamię im nogi. A jeszcze później... Jakie limo ma, wiecie tutaj? Powybijane zęby. Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli, ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. No i tak, przejęliśmy... znaczy, no nie przejęliśmy. Żadnego... teraz nie przejęliśmy terenu, no niestety, a tutaj wilk przejął nasze tereny, gdzie broniliśmy tej góry, to była chyba górska przełęcz, tak ta misja się zwała, to w poprzednim odcinku robiliśmy to, tą misję, broniliśmy tutaj się przed atakami wieprza, no i niestety wilk podąża za nami i tutaj przejął te tereny. No wieprz chyba nic nie przejął, ale... coś mi się wydaje, że teraz ma przewagę liczebną wróg. Zaraz policzymy tereny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście. 12 terenów ma nasz wróg, a my mamy tylko... ile tam było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, malutko. No niestety, ale mamy nadzieję... mamy tutaj iskierkę. Król się pojawił i... mamy nadzieję, że wszystkie tereny wrócą kiedyś do nas. A teraz jesteśmy na tym tutaj takim malutkim terenie i będziemy tutaj przez kolejne dwie misje. Tak mi się wydaje, tak chyba pamiętam. Ale ja tu nic nie będę spoilerował. W następnym odcinku rozpoczniemy sobie misję 16, gdzie będzie... to jest moja jedna z ulubionych misji, więc fajnie. Tak, w następnym odcinku rozpoczniemy sobie kolejną misję, a w tym odcinku już się z wami żegnam. Jestem dalej szczęśliwy, że przeszedłem tę misję bez najmniejszych tutaj problemów. No, były tam troszeczkę problemy, ale super. Więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.